Udajesz, że mnie lubisz tylko po to, żebym zabierał cię na drogie randki, w takim razie lepiej przygotuj portfel. Moja rodzina jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej, a ja określiłbym siebie jako osobę należącą do wyższej klasy średniej. Ta historia wydarzyła się parę lat temu, kiedy jeszcze byłem na studiach. Uniwersytet, do którego uczęszczałem, nie należał do największych, a wielu studentów mieszkało lokalnie w dzielnicy roboczej. Ponadto mam brata bliźniaka, który studiuje na pobliskiej uczelni i który również odegrał małą rolę w tej opowieści. Ze względu na dość niszowe hobby i zainteresowania, nigdy nie miałem szczęścia w miłości. Trudno było mi znaleźć ludzi, z którymi mógłbym stworzyć coś więcej, ale nawet jeśli coś się nie układało, zawsze pozostawaliśmy przyjaciółmi. Spotykałem się z kilkoma dziewczynami z uniwersyteckiej drużyny netballu i wszystkie wydawały się miłe ale od początku było jasne, że nie pasowaliśmy do siebie. Ponieważ ze wszystkimi rozstałem się w dobrych stosunkach, nadal spędzałem z nimi dużo czasu. W rezultacie większość osób z drużyny Netballu mnie znała. Do tego grona należała również główna bohaterka tej opowieści. Dziewczyna wolała się trzymać na uboczu i niewiele mówiła, przez co nikt nic o niej nie wiedział. Mocno się zdziwiłem, gdy pewnego dnia podeszła do mnie i zapytała, czy chciałbym z nią pójść na randkę. Schlebiało mi, że tym razem to ktoś inny zaprosił mnie pierwszy i od razu się zgodziłem. Nie znałem jej, więc nie miałem powodu, żeby odmówić. Po tym jak powiedziałem tak, rozmawialiśmy przez chwilę, ale nie była to zbyt owocna konwersacja. Dziewczyna bez przerwy nawiązywała do faktu, iż jak wielu innych studentów, nie ma zbyt dużo pieniędzy. Wtedy o tym nie myślałem, ale z perspektywy czasu widzę, że było to niepokojące. Zwykle widywaliśmy się w weekendy, ale nie będę się zagłębiał w szczegóły wszystkich randek i opisywał ich krok po kroku. Musicie jedynie wiedzieć, że spotkaliśmy się łącznie trzy razy i zawsze to ja za wszystko płaciłem, co absolutnie mi nie przeszkadzało. Powiedziałbym, że było nawet w porządku, ale czar prysu, gdy pewnego dnia podsłuchałem jej rozmowę z koleżanką. Potrzebowałem spokojnego miejsca, aby ogarnąć pracę domową, więc poszedłem do szkolnej biblioteki, w której ławki oddzielone są wysokimi przegrodami umożliwiającymi samodzielną pracę. Oczywiście, zwykły kawałek drewna nie był w stanie powstrzymać uczniów przed szeptaniem, włączając w to chciwą flądrę, z którą się spotykałem. Gdy usłyszałem jej głos, chciałem wstać i się przywitać, ale jakieś dziwne przeczucie kazało mi zostać na miejscu. Cieszę się, że tak zrobiłem, bo dzięki temu byłem świadkiem bardzo ciekawej konwersacji. Typiera dosłownie nazwała mnie fujerą z wyższych sfer, ale przyznała, że dalej będzie się ze mną umawiać, ponieważ zawsze zabierałem ją do drogich lokali i kupowałem jej najdroższe drinki. Postanowiłem, że czas się zemścić. Unikając wzroku rówieśników, wyszedłem z biblioteki i wróciłem do domu. Co ciekawe, parę dni później widziałem ją w nowiutkim samochodzie. Więc wcale nie była taka biedna, na jaką się kreowała. Mój plan zakładał zabranie jej do najdroższego i najbardziej wyszukanego baru w mieście, który należał do rodziców mojej najlepszej przyjaciółki. Lokal nie był może ogromny, ale bardzo ekskluzywny. Niektóre drinki, nawet te najmniejsze, Kosztowały ponad 15 funtów. Był to główny powód, dla którego większość studentów unikała tego miejsca, co sprawiało, że pójście tam na randkę było specjalnym wydarzeniem. Nie mogłem jednak zrealizować mojego pomysłu bez wtajemniczenia we wszystko wspomnianej wcześniej przyjaciółki. Bałem się, że zostanę przyłapany, to też musiałem mieć pewność, że ktoś będzie mnie wspierać. Planowałem oszukać dziewczynę w taki sposób, aby tej nocy wydała tyle samo pieniędzy, co ja na poprzednich randkach. W sumie wychodziło ponad 250 funtów. W tym celu zapłaciłem bratu, żeby tego samego wieczora wyszedł z kolegami do pubu ubrany tak samo jak ja. Jemu również zdradziłem swój niecny plan i poprosiłem o zrobienie masy selfie, które miały być moim alibi. W dniu naszej randki bar był oblegany ze wszystkich stron, ale jakimś cudem udało nam się znaleźć wolny stolik. Nie owijałem w bawełnę i już na samym początku skłamałem, że zapomniałem zabrać ze za sobą karty. Zapytałem, czy tego wieczoru mogłaby za wszystko zapłacić, a ja oddam jej pieniądze, gdy tylko wrócę do domu. Podobna sytuacja miała miejsce na drugiej randce, więc idiotka od razu wszystko łyknęła, myśląc, że może mi zaufać. Kazałem jej zostać na miejscu i poszedłem zamówić drinki oraz największy, najdroższy talerz tapas, jaki mieli w menu. Nasz stolik obsługiwała moja przyjaciółka, która zgodnie z umową udawała, że mnie nie zna. Chciwa flondra wydawała się być zaskoczona moją szczodrością i udawała, że to najlepsza randka w jej życiu. Postanowiłem grać w tę samą grę i stwarzając pozory dobrego chłopaka, kontynuowałem zamawianie drogich drinków i jedzenia. Powoli zbliżałem się do docelowej sumy 250 funtów, więc uznałem, że pora na deser. Zapytałem ją, czy ma ochotę na coś słodkiego, a gdy się zgodziła, zabrałem jej kartę i poszedłem do baru. Słodsze od zemsty było jedynie ciasto czekoladowe z krówką, które przy okazji kosztowało fortunę. Zamówiłem dwa i powiedziałem mojej przyjaciółce, żeby wszamała jedno, kiedy skończy zmianę. Poza tym poprosiłem, aby na torcie przeznaczonym dla tej zdziry ułożono napis Walsie. Potem wróciłem do stolika, oddałem dziewczynie jej kartę i powiedziałem, że muszę skoczyć do toalety. Tak naprawdę wyszedłem z lokalu, dołączyłem do mojego brata oraz jego kumpli i nigdy nie oddałem jej pieniędzy. Kilka dni później chciwa flądra próbowała mnie z tego powodu upokorzyć na oczach drużyny netballu, ale ja zgrywałem niewiniątko. Dopóki nie pokazałem jej selfie potwierdzających moją wersję wydarzeń, próbowała się kłócić. Ściera przegrała z Kretesem i skompromitowała się przed innymi dziewczynami. Finalnie wszyscy przyjaciele się od niej odwrócili, przez co musiała odejść z drużyny i została sama jak palec. Każdy poza nią zdawał się być zadowolony takim przebiegiem spraw. Ja spędziłem najlepszą noc w życiu na jej koszt. Moja przyjaciółka dostała darmowe ciasto mojemu bratu udało się zarobić, a jego kumple spędzili wieczór w pubie. Podsumowując, było to niesamowicie satysfakcjonujące doświadczenie, na którym prawie wszyscy skorzystali. Niewinna asystentka z doktoratem przejmuje biznes od niewdzięcznego właściciela. Jest to dość długa opowieść, ale również podręcznikowy przykład tego, dlaczego nie należy znęcać się nad lojalnymi współpracownikami. Moja małżonka była jedną z dwóch osób zarządzających firmą konsultingową, działającą w bardzo specjalistycznej branży. Na przestrzeni lat biznes rozrósł się do pokaźnych rozmiarów, co wymagało wynajęcia dwóch dodatkowych biur oraz zatrudnienia większej ilości pracowników. W dużej mierze była to zasługa ekspertyzy i kontaktów mojej żony. Ta korporacja nie miałaby szans zaistnieć, gdyby nie jej umiejętności oraz wykształcenie. Z biegiem lat zakres obowiązków mojej drugiej połówki urósł do takiego stopnia, że musiała odwalać 75% roboty, a właściciel nawet nie wiedział, co się dzieje w jego własnej firmie. W pewnym momencie facet zaczął rozważać przejście na emeryturę i zaproponował mojej żonie, że sprzedaje jej firmę, ale były to puste słowa. Był tak zależny od jej sukcesu, że nawet wykupił jej polisę ubezpieczeniową na życie. Zwykle starałem się nie angażować w życie zawodowe mojej partnerki, ale pewnego dnia zostałem zaproszony na ważne przyjęcie służbowe, jako jej osoba towarzysząca. Wiedziałem, jak ważną rolę pełniła w firmie, dlatego zdziwiłem się, gdy właściciel przedstawił ją, jakby była zwykłą sekretarką. Żona od lat próbowała dojść do porozumienia w sprawie przejęcia władzy, ale zawsze kończyło się na złamanych obietnicach. Wielokrotnie powtarzałem, że ten facet nie szanuje jej wkładu w rozwój firmy i nigdy jej nie sprzeda, bo musiałby zrezygnować z ogromnych pieniędzy. Zasadniczo to moja żona była jego biznesem. Kilka dni po przyjęciu, moja żona dostała podwyżkę i niedużą premię, oraz umowę zawierającą zapis o zakazie konkurencji i nakazie zachowania poufności. Po przeczytaniu całości zdała sobie sprawę, że właściciel próbował zatrzymać ją przy sobie. Najwidoczniej dowiedział się, że dostawała propozycje pracy od innych firm. Nie to jednak było w tym wszystkim najdziwniejsze. Najbardziej podejrzany okazał się telefon od jednego z ich konkurentów, który poinformował, że są na końcowych etapach badania kondycji przedsiębiorstwa i chciałby się z nią spotkać. Oznaczało to, że dupek sprzedawał firmę za jej plecami i nawet jej o tym nie poinformował. Kiedy prawda wyszła na jaw, żona postanowiła nie podpisywać nowej umowy. Nie oznaczało to jednak, że pogodziła się z całą tą sytuacją. Musicie wiedzieć, że moja druga połówka traktowała te prace wyjątkowo, niejednokrotnie rezygnowała ze świętowania ze mną wyjątkowych okazji, zawsze robiła wszystko, żeby utrzymać firmę na powierzchni, a nawet pomijała wypłaty, gdy ich sytuacja finansowa nie wyglądała najlepiej. Tamtego dnia była rozwścieczona jak nigdy dotąd. Próbowałem dodać jej otuchy i zaproponowałem, żeby założyła własną firmę, co po głębszej analizie nie wydawało się takie głupie. Okazało się, że większość klientów zgodziłaby się do niej przenieść, a ich umowy były klejone na ślinę, co czyniło je łatwymi do zerwania. Nawet podmiot będący największym źródłem dochodów zgodził się ją wesprzeć. Niedługo później moja żona wzięła trzytygodniowy urlop, podczas którego wynajęła biuro w tym samym budynku i od zera przygotowała w nim swój nowy biznes. Zgodziła się z rzec całego majątku poprzedniej firmy i robiła wszystko, aby nie doszło do postępowania sądowego. Potem zadzwoniła do wszystkich swoich klientów i poinformowała, że odchodzi, ale przy tym startuje z nowym projektem. Więc jeśli ktoś jest chętny, to może przenieść konto do jej nowej firmy. Jedynym warunkiem było zerwanie wszelkich umów ze starą korporacją. W trakcie tego urlopu nie zabrakło również telefonu od szefa, który był przerażony do szpiku kości, ponieważ jeden z jego klientów zerwał umowę. Żona zbyła go, mówiąc, że już tam nie pracuje. Rezygnację złożyła drogą mailową, a klucze zostawiła na biurku. W przeciągu kilku miesięcy jej firma przejęła 90% starego biznesu i płynnie się w niego przekształciła. Jedyną różnicą była nowa właścicielka. Nawet większość personelu zdecydowała się przenieść i pracować dla niej. Ze starej firmy pozostały dosłownie zgliszcza. Ostało się jedno biuro, którym zarządzał jej były szef. Teraz za każdym razem, gdy się mijają, mężczyzna kipi z nienawiści i piorunuje ją wzrokiem.